Wałbrzychu rozpoczęło się 26. Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych organizowane przez Samorząd Studencki. W ramach forum zaplanowano m.in. warsztaty szkoleniowe i obrady Komisji PWSZ, która jest organem doradczym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Forum PWSZ jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co pół roku. Ma charakter ogólnopolski i jego głównym zadaniem jest integracja środowisk samorządów studenckich z całego kraju. Program mamy dosyć bardzo napięty, bo wczoraj nasi goście przyjechali, później byliśmy na nocnym zwiedzaniu w Zamku Książ. Dzisiaj mamy cały dzień prawie na uczelni i są to panele szkoleniowe. Później zwiedzamy starą kopalnię jako obiekt we Wałbrzychu. W sobotę mamy obrady forum jest to wyborcze, forum i sprawozdawcze, czyli wybieramy nowych członków komisji oraz nasz przewodniczący Piotr Głępa sprawozduje swoje półroczne urzędowanie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest organizatorem forum już po raz drugi. Z okazji tego wydarzenia w naszym mieście zjawili się przedstawiciele samorządów studenckich PWSZ z całej Polski. Organizacja forum była niemałym wyzwaniem organizacyjnym. No jest to jakieś przedsięwzięcie, jest to kilka tygodni tak naprawdę naszej pracy logistycznej, organizacyjnej, ale gdzieś tam z pomocą władz miasta, uczelni wszystko udało się dopiąć i nie było tak źle, jak mogłoby się wydawać. W trakcie forum zaplanowano 4 panele szkoleniowe, podczas których studenci dowiedzą się, jak współpracować z mediami i używać nowoczesnych narzędzi komputerowych, by usprawnić działanie samorządu. Jednym z elementów forum jest także posiedzenie Komisji PWSZ, które jako organ doradczy Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentuje interesy ogółu studentów PWSZ. Forum to jednak nie tylko szkolenia. Studenci zwiedzą najciekawsze atrakcje Wałbrzycha, takie jak Zamek Książ czy Stara Kopalnia. Cel jest taki, że spotykamy się jako samorządy studenckie PWSZ-u, rozmawiamy, jakie kto ma problemy na swoich uczelniach, jakie możemy rozwiązać, jak każdy organ, każda jakaś tam jednostka funkcjonuje inaczej. I my uczymy ich, oni uczą nas. Przedstawiciele samorządów przyjechali przede wszystkim po to, by spotkać się z innymi studentami, którzy mają podobne doświadczenia, wymienić się poglądami i porozmawiać o problemach, przed jakimi staje brać studencka. Życie studenta nie jest łatwe. Sesje, egzaminy, dlaczego część z nich bierze na swoje barki dodatkowe wyzwania w postaci angażowania się w działalność w samorządzie studenckim? Angażujemy się po to, żeby raz, zdobyć kompetencje miękkie, które jest bardzo ciężko gdzieś tam na studiach znaleźć, bo uczymy się bardziej teorii, a nie później wykorzystywania tej wiedzy w pracy. Oraz żeby poznawać nowych ludzi, którzy nas inspirują do działania, którzy dają nam kopa energetycznego, którego mamy gdzieś tam chęć do robienia rzeczy jeszcze lepszych, jeszcze większych. Jednym z gości forum jest przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Mrożek, który poprowadzi jeden z paneli szkoleniowych.